Cześć, jestem Patryk. Dzisiaj pójdziemy sobie do kopalni, pokopiemy troszeczkę. Trochę surowców użyjemy. 20 kilofa miałem jeszcze jednego, a nie, już go mam. Okej, tu kości. Sobie wszystko ładnie ułożymy. I zaczniemy się brać za kopanie. W tą stronę pójdziemy, tak, i tutaj sobie zaczniemy już w dół kopać od tej strony. Sobie tu pochodnie postawimy. I lecimy. O, i zobaczcie, jesteśmy. No jej, jejciu, jejciu. Dobra, to załatamy to zaraz. Czyli w tą stronę. No wiem, że się przebiłem, ale myślałem, że tutaj akurat już pójdzie w dół. No ale niestety nie. Jak jeszcze no, chcę tyle pokopać, aż zużyjemy po prostu kilofy te dwa. A jak jeszcze czasu coś zostanie, to pójdziemy na górę, to wam pokażę, zademonstruję, co zrobiłem. Jeszcze coś się zmieniło ogólnie, bo troszeczkę posiedziałem sobie, coś tam poukładałem klocków troszeczkę. No ale zobaczycie za chwilę, jak to wygląda. Oczywiście, jak zdążymy. No. Jakieś żelazo, coś. Potrzebne mi są surowce. Na razie nie chcę po cave'ach się tak plątać od razu, bo nie mam żadnej zbroi z żelaza, nic, kompletne zero. A się po prostu gdzieś wypieprzy moja postać i skończymy serię wtedy. A fajnie by było troszeczkę ją pociągnąć, nie? Okej, zjemy sobie. Bo o jedzeniu też tu musimy pamiętać. I lecimy dalej. Na razie tylko sam kamień. Jeszcze troszkę głębiej może pokopiemy i zaraz przejdziemy na prosto. Jaka głębokość? 40. No, schodzimy jeszcze trochę. O, węgiel. Dobry znak już, czyli się zaczną za niedługo. Myślałem, że lawa dziś buga, że już tak usłyszałem. Czyli dobry znak już, że surowce są coraz bliżej. Pokopiemy sobie, pokopiemy. Żeby nie było potem problemu. Bo jak już najczęściej mamy już te dobre surowce, to potem brakuje nam tych podstawowych. Będziemy tutaj kopać wszystko, żeby wiecie, nie było problemu nigdy. Okej. No, duże złoże. Duże, duże złoże. Dobra, lecimy jeszcze w dół. Już prawie 1 kilo zużyliśmy. Na razie sam kamień tylko. I jeszcze jedno i kopiemy prosto. Dobra. O, znowu węgiel. Ale założę się na pewno, żebym mówił, idziemy dzisiaj po węgiel, to zero, żadnego węgla byśmy nie znaleźli. A powiedziałem, idziemy po żelazo, to nie ma. Wszystko na złość, nie? Dobra, kopiemy, kopiemy. Dobrze, ileż mamy? 32 sztuki. Jakby tyle żelaza było, to było fajnie. Okej. Ruszamy dalej. No coś słabo, słabo. Myślałem, że coś fajnie znajdziemy dość szybko, a tutaj jednak nie. Okej. Dobra, zaryzykujemy troszeczkę. Przejdziemy się po cave'ie. Ale duży cave. Co to jest? Ruda żelaza. O, a ja się nie cieszę. Nie rozpoznałem tego, nawet że to jest ruda żelaza. Wiecie, inną teksturkę ma. Dobra, kopiemy, kopiemy.
Co to jest? Jaka pompa? Dobra, mam już 10. Dobrze, dobrze, już będzie na 3 kilofy. Chociaż najlepiej teraz by było sobie zrobić zbroję. Uzbierać najpierw na zbroję. No bo to się nam bardziej przyda. Jeszcze trochę prosto pokopiemy. Skąd my tutaj przyszliśmy? Stąd. Okej. Jakąś wodę słyszę. I cave. Tak, teraz cave. To już nie taki mały. Okej, szmaragd. A się zbugowało światło. Dobra. Chciałem sobie zalać tam lawę jakoś. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, super. Tu wykopiemy. A nie, nie, przecież nie tym kilofem. Dobra. Kopiemy szybko. Żeby się nam potwory czasami nie pojawiły. Namierzył już nas. Namierzył nas. Już to mają problem. To jest za cwaniak. Już tam nóżki jego widziałem. A skąd ja tutaj? Stąd. Ale cwaniaczek. Na zombiaki to ja przygotowany jestem, ale nie jeszcze na creepery. Dobra. Co my już tu mamy? Ile? 14. No dobra, zawsze coś. Idziemy to sobie przepalić. Jeszcze tutaj sobie wrócę. A to już po samemu. Nie będę was po prostu zanudzał takim, wiecie, kopaniem. No to nie ma nic takiego fascynującego. Jak wiecie, możemy sobie pobudować. To coś widzicie, że coś się dzieje na tym ekranie, ale pokopać to mogę sobie samemu. Dobra, już jesteśmy prawie na powierzchni. Nadal jeszcze żyjemy. Tak, i co? Noc się już robi powoli. Dobra, to ja wam teraz pokażę, co zrobiłem. Już teraz możecie widzieć na pewno, co się zmieniło. No to skończyłem budowlę to tutaj naszej farmy dla zwierząt. Sobie tu owce i świnie będziemy trzymać. Tu będziemy mieli farmę zboża. No i ogólnie taką zrobiłem sobie takie ścieżki, żeby to ładnie wyglądało wszystko. Tu kiedyś byśmy musieli sobie coś jeszcze wyrównać i tam sobie zrobić też coś się wymyśli tam. Tak chciałem ładnie sobie, jakoś to, żeby to ładnie zagospodarować przed domem, widok, żebyśmy mieli bardzo ładny. Idziemy się przespać. Przetopimy sobie żelazo. Jeszcze. A węgiel mam przecież. Tak, tu i tu. Dobra, a my do łóżka. No i mamy żelazo i teraz sobie przynajmniej zrobię wiaderka, bo były mi potrzebne do tego, żeby, wiecie, wodę, bo jeszcze nie mogłem przetargać, żeby sobie pole zasadzić. No a teraz już problem z głowy. Jeszcze jedno weźmiemy i już będziemy mieć wystarczającą ilość po prostu. Dobra, do craftinga, tu i mamy wiadereczka, idziemy po wodę, okej, okay. Sobie zaraz zrobimy, za czym się zbuguje, nie, nie zbugowała się, okej, okay. Tu sobie zrobimy studnię. Taką ala studnię. To teraz... Jak ja chciałem to zrobić? Dobra, tu. Okej. Teraz następnie. Tu.
A mam łopatę przecież. Okej. Super. Ach, jeszcze tu. Okej. Teraz wylejemy jedno wiadereczko. No, zawsze lepiej mieć wodę od razu na górze. Super. Teraz woda. Jest. Super. Mamy już nieskończone źródełko. I teraz jak tu sobie wodę ułożyć najlepiej? Myślę, że sobie ułożymy ją pod spodem. Jedną kratkę. Tu po prostu wlejemy. Zamykamy nasze pole. Weźmiemy znowu wiaderko. I tak samo robimy. A teraz damy może nawet tu bardziej pod. Jeszcze tu wytniemy. Wiecie, bo jak jest jedna kratka pod, to jeszcze nawadnie. Super. O, jak ładnie. No myślę, że to nawodni już na taką odległość. Raczej starczy, a powinno starczyć. Dobra, zrobimy sobie teraz motykę. Wiaderko odłożymy, żeby go nie zgubić. Bo jedno nam powinno wystarczyć tylko na tą naszą rozgrywkę. Odkładamy. Bierzemy patyki, kamień mamy. No i zorganizujemy sobie motykę. No, mamy motykę. Nasiona mam czy nie mam? Nie, nie mam. Dobra, nasiona teraz. I trzeba zaorać te pole. Super. Może nie będę po nim łaził. Oj. Czemu tak się robi? Oj, chyba nie jest wystarczająco duże nawodnienie. Będziemy musieli to chyba zmodyfikować. Najwyraźniej tak. Aż dziwne. Zawsze działało. Dobra. Czyli zrobimy po prostu obok źródełko. Nie mamy wyjścia. No, naprawdę dziwne. Myślałem, nie zawsze wylewałem, zawsze robiłem, jak gdzieś się grało na serwerach, to wylewałem sobie pod spodem wodę i starczyło. A tu niby co na to starcza? Nie rozumiem, o co chodzi. Nie, nie starczy. Dobra. To po prostu weźmiemy na rogach. Tu, do tego rogu. I do tego. Tak na ukaz powinna być wystarczająca ilość. Jedziemy teraz. Teraz nawadnia. Po prostu już, czyli to nie działa. Dobra, nasiona sobie wziąłem. Wziąłem nasiona. Dobra, ułożymy sobie teraz tu. No i co? Teraz mają tylko, pozostało im tylko rosnąć. Tak. I co by tu jeszcze? No tak jak mówiłem sobie, pokopię jeszcze. Mamy teraz już. No czekamy, aż zboże urośnie, to na samym odcinku sobie pójdziemy po zwierzęta, żeby tutaj właśnie je zaprowadzić. No sobie ja pokopię, trochę surowców postaram się uzyskać i wtedy zabierzemy się za budowlę naszego domu. No a potem też wiecie, będziemy myśleć znowu, co będzie, co nam brakuje. No więc myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć!